czym była dzisiaj Ewangelia. O tym, że ludzie przyprowadzili do Jezusa, który był głuchy i niemy. To znaczy, sam nie był w stanie prosić o pomoc. Ale znaleźli się ludzie, którzy nie tylko go przyprowadzili, ale potrafili być dla niego ustami i mówić za niego. I mówić do Jezusa niesłychanie celnie, bo mówili: włóż na niego ręce. To nawet nie prosili o to, żeby go uzdrowił, tylko żeby mu przekazał Ducha Świętego. Włóż na niego ręce. A to jest wspólnota, która widzi chorego, widzi bezradnego, widzi kogoś, kto nie potrafi zaradzić swojej biedzie. Tak, Jezus potrafi, ale trzeba go do Jezusa przyprowadzić. Trzeba go przyprowadzić. To by było już dużo, ale święty Jakub mówi do nas znacznie więcej. Bo święty Jakub mówi, że jeśli w naszym gronie są ludzie ubodzy, jeśli są ludzie w zabrudzonych szatach, to wcale nie chodzi tylko o to, żeby im pomóc. To znaczy, żeby ubogim dać grosz, a nagich, żeby przyodziać. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć w nich tych, którzy są bogaci w wierze. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze? Oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują. Kiedy my podchodzimy do ubogich w Kościele w sposób chrystusowy, nie wtedy, kiedy, nie wiem, dam mu grosz i to jeszcze, tak jak mówi papież Franciszek, uważam wyraźnie, żeby, nie daj Bóg, nie dotknąć jego ręki. Albo jeszcze gorzej, nie daj Bóg, żeby mu nie popatrzeć w oczy. To nie chodzi o to, ile od ciebie dostał. Chodzi o to, kim dla ciebie jest. Kim dla ciebie jest. Czy potrafisz zobaczyć w nim kogoś, kto jest bogaty we wierze? A jeśli tak, to czy widzisz w nim tego, który miłuje Boga w taki sposób, że jest dziedzicem Jego Królestwa? Nie. Jeśli chcemy żyć tym słowem, to nie wystarczy się pytać, ile potrafimy dać ludziom potrzebującym, tylko trzeba pytać, jakie mają miejsce w naszej wspólnocie. Jakie mają miejsce? Czy mają coś do powiedzenia? Czy jesteśmy w stanie ich też posłuchać? Bo jak nie, to się dzieje właśnie dokładnie to, o czym mówi święty Jakub. Przyszedł ubrany, bogaty, siądź sobie. Przyszedł ubogi w potarganej szacie, stań sobie tam w kącie. Stań tam w kącie. Bo to znaczy, co on... On nie ma nic do powiedzenia. Z nim Pan Bóg nie robi żadnej historii. On nie ma żadnego doświadczenia wiary. Jakub mówi, ma większe od ciebie. Ma większe od ciebie.